I już po raz szósty w dzisiejszym dniu wyścigowym bomba wędruje w górę. Przed nami gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie czwartej grupy, objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Dystans tej gonitwy to 1907 metrów, a na starcie stanie 6 koni. Przypominam, że klacz Bajdocja, oznaczona numerem 3, została z tej gonitwy dodatkowo wycofana, a wystartują z numerem 1 Jam Jambalaya, z 2 Sandor, z numerem 4 Damius, z 5 Essence, z numerem 6 Tutejsza i z 7 Magnific Rus. Dwa konie zajęły już swoje miejsca w maszynie startowej. W swoich startboxach są Jam Jambalaya oraz Sandor. Fikrus jest także w maszynie startowej. Wszystkie konie czekają na sygnał do startu. I drzwiczki się otworzyły, wystartowały. Bardzo równy, ładny start. Na prowadzenie od razu przechodzi Essence. Na drugiej pozycji jest Sandor. Na trzecim miejscu Tutejsza, dalej Damius. Na piątym miejscu jest Jam Jambalaya i na ostatniej pozycji Magnific Rus. Konie wychodzą teraz na przeciwległą prostą. Na prowadzeniu jest już Sandor. Na drugiej pozycji jest Essence. Na trzecim miejscu Tutejsza. Na czwarte miejsce wchodzi tutaj Damius. Obok niego jest Jam Jambalaya. Stawkę cały czas zamyka Magnific Rus, ale konie galopują bardzo, bardzo blisko siebie. Mocno zgrupowane. Jeszcze około 1400 metrów, nawet niecałe, pozostało do celownika. Na prowadzeniu jest Sandor. Obok niego, w zasadzie w strzemie galopuje Essence. Na trzecim miejscu jest Tutejsza. Na czwartej pozycji Damius. Dalej Jam Jambalaya i cały czas na pozycji szóstej stawkę zamyka Magnific Rus. I jeszcze około kilometr pozostał do celownika. Essence jest na prowadzeniu. Jedną, dwie długości za nią jest już Tutejsza, która przemieściła się dość mocno do przodu. Na trzecie miejsce odpada Sandor, na czwartym miejscu jest Damius, dalej Jam Jambalaya i Magnific Rus. I konie mają jeszcze około 700 metrów do pokonania. Na prowadzeniu jest Essence, na drugiej pozycji Tutejsza. To te dwie klacze będą wyprowadzać na prostą finiszową. I jeszcze 550 metrów pozostało do celownika. Wyprowadza Essence. Na drugiej pozycji jest Tutejsza. Te dwie klacze na 500 metrów przed celownikiem mają kilka długości przewagi nad pozostałymi końmi, ale po zewnętrznej mocno rozpędza się Magnific Rus. Essence jeszcze jest na prowadzeniu. Na drugiej pozycji jest Tutejsza. Mocno ją nachodzi. Środkiem toru rozpędza się Magnific Rus. Jeszcze 250 metrów do celownika. Tutejsza jakby już jest na pierwszej pozycji. Tutejsza jest na pierwszej pozycji, a po zewnętrznej tam ścigają jeszcze mocno Magnific Rus. Jeszcze 100 metrów do celownika. Tutejsza oddala się od pozostałych koni. 50 metrów do celownika. Tutejsza pewnie zmierza po zwycięstwo i wygrywa tę gonitwę. Na drugiej pozycji Magnific Rus, na trzecim miejscu Essence. Dalej Sandor, następnie Jam Jambalaya i na końcu stawki dobiega teraz Damius. Tutejsza i Kamila Maryniak. Ta para jako pierwsza minęła linię celownika. Zaczekajmy na oficjalny wynik komisji technicznej. The animal.